Witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym webinarze. Dziękuję za uczestnictwo zarówno naszym stałym słuchaczom, jak i tym, którzy są u nas po raz pierwszy. Ja nazywam się Jacek Konaszczuk, jestem kierownikiem sprzedaży w grupie D'Amico. Jednocześnie odpowiadam za grupę produktów Axelion, o czym powiem w dalszej części naszego webinaru. Pozwólcie, że przedstawię najpierw agendę. Więc najpierw pozwolę sobie zacząć od krótkiego wstępu tłumaczącego, skąd bierze się to wyzwanie, które mamy dzisiaj w tytule prezentacji. Następnie przedstawię główne pułapki, na które trzeba zwrócić uwagę, a na końcu jak to zainteresować. No i oczywiście na później druga część naszego dzisiejszego spotkania, demonstracja na żywym środowisku. W trakcie zapraszam do zadawania pytań. Postaram się pod koniec naszego dzisiejszego spotkania odpowiedzieć na te pytania. OK, to zaczynajmy. Pierwsza sprawa. Załóżmy, że używacie już Państwo wszyscy Microsoft Office 365. No i świetnie, gratulacje. Jakie odnosimy z tego korzyści? Po pierwsze, produktywność użytkowników w firmie prawdopodobnie wzrosła, bo ludzie mogą teraz pracować na różnych urządzeniach, z różnych miejsc, bez kopiowania i przesyłania plików między swoimi użytkownikami. Pracują nawet na smartfonach, czy to w kawiarni, czy w podróży, mogą odczytywać maile i tak dalej. Z punktu widzenia IT uwolniliśmy zasoby, tak? Część zasobów przeszła z naszych serwerów plikowych do chmury Microsoftu. Dzięki temu zaoszczędzamy trochę na naszych storage'ach. Kolejna sprawa, umożliwiliśmy naszym pracownikom pracę zdalną, czy to na komputerach służbowych, czy to na komputerach prywatnych, bo przecież mogą się zalogować teraz online i mogą nawet na plikach, których używają w pracy, pracować również w domu bez kopiowania tego na swój komputer. Tak samo jakby byli w biurze. Jedną rzecz tylko może przykuć naszą uwagę, mianowicie wyeksponowaliśmy nasze pliki na świat. Jeśli chcemy współpracować z partnerami zewnętrznymi. Załóżmy, że dyrektorzy finansowi, czy to dyrektorzy sprzedaży, zakupów, produkcji, zaczynają przechowywać pliki w publicznej chmurze OneDrive'a zamiast jak dotychczas na swoich lokalnych komputerach. Partnerzy zewnętrzni, aby się dostać do udostępnionych im danych, nie potrzebują już, abyście dawali im jakieś kredencjale, bo logują się własnymi kontami Microsoft, co tak naprawdę zostaje już poza waszą wszelką kontrolą. Czy w związku z tym zabronić pracownikom korzystania z OneDrive'a? Można, ale jest również inna droga, która nie spowoduje ich irytacji. Wystarczy uniknąć kilku pułapek, o których chciałbym teraz nadmienić. Pierwsza pułapka otwarcia waszego OneDrive'a na świat. OneDrive for Business ma funkcję udostępniania plików albo całych folderów. Jest to bardzo kuszące dla pracowników. Załóżmy, że szef kadr zapisuje tam dokumenty związane z pracownikami. Office 365 tak ma domyślnie, po prostu, jeżeli chcemy zapisać dokument, on domyślnie podpowiada nam, żeby zapisać go na OneDrive'ie.
I taki dyrektor będzie to robił nawet nieświadomie, dopóki celowo nie będzie wybierał innej lokalizacji. No jeśli zapisze na OneDrive, no to już tylko jedno kliknięcie i może udostępnić te dane na zewnątrz. Wyjściem jest zabronienie przez administratora Office 365 udostępniania dokumentów na zewnątrz organizacji. Natomiast zamiast tego może wybrać jakiś bezpieczny kanał komunikacji, który zintegruje się z narzędziami Microsoftu. Do tego odbiorcy zewnętrzni powinni dostać wtedy, w takiej sytuacji, jakiś dostęp do zasobów, najlepiej bez konieczności instalacji jakiegokolwiek software. Pułapka druga. Przechowywanie ważnych dokumentów w chmurze. Oczywiście Microsoft zapewnia nas zawsze o pełnym bezpieczeństwie plików w kontekście dostępu osób trzecich. Natomiast należy pamiętać o tym, że Microsoft zaznacza w swoich umowach z użytkownikami, że ma sam prawo do skanowania, indeksowania waszych plików. Generalnie nie jest to do niecnych celów, ale w celu zapewnienia wam jak najlepszej usługi. Jeżeli ma być wyszukiwanie kontekstowe, jeśli mają świadczyć jakąś analitykę związaną z zawartością plików, to do tego celu potrzebują przeskanowania zawartości tych plików. Do tego dochodzą kwestie prawne. W wielu krajach Microsoft jest zobowiązany do udostępniania danych swoich klientów, konkretnie plików, różnym służbom w celach dowodowych. Więc na przykład jeśli macie kontrahenta albo dostawcę jakiegoś w USA i udostępniacie im jakieś pliki, foldery, no to w razie jakichś kłopotów na przykład FBI też może mieć do tego dostęp. Więc tak do końca dane nie pozostają w stanie nienaruszonym i na to wpływu nie mamy. Taka jest polityka Microsofta. Jeżeli koniecznie chcecie w takim razie przechowywać swoje dokumenty w chmurze, rozważcie chmurę prywatną, w której będziecie mogli zastosować swoje własne szyfrowanie, gdzie sami będziecie właścicielami kluczy szyfrujących, a nie dostawca chmury, taki jak Microsoft, ale również Apple i Pułapka numer 3. Utrata kontroli nad autentykacją dostępu osób zewnętrznych do swoich danych. Jeśli chodzi o tą kwestię, to pracowników wewnętrznych naszej firmy możemy kontrolować, bo logują się zwykle kontami AD i mamy pełną świadomość i kontrolę nad tym, kto, kiedy i do czego się loguje. Natomiast osoby z zewnątrz, które uzyskały jakieś uprawnienia do części zasobów naszych na OneDrive, już nie mamy takiej kontroli. Jeśli chcielibyśmy robić to tak samo jak dla użytkowników wewnętrznych, to musielibyśmy dodawać konta różnych kontrahentów zewnętrznych do naszego AD, tylko w tym celu, aby się logowali do naszego OneDrive'a. Ale czy w takiej sytuacji pracownik, który potrzebuje szybko wysłać ofertę do klienta czy zamówienie do dostawcy, będzie chciał udostępnić taki dokument, będzie czekał na administratora IT, który zajmuje się AD, na to, aż go doda do AD? No, pytanie retoryczne, raczej zadowolenia użytkowników nie będzie. Poza tym Microsoft ma taką możliwość, aby
jednokrotnie zalogować się jakimś jednorazowym kodem. Natomiast jeżeli ciągle współpracujemy z kimś, to logują się oni własnym kontem Microsoftowym i to nawet wtedy, kiedy w ogóle u siebie nie mają Office 365. Więc tutaj zalecenie jest takie, aby użyć narzędzia, który zaadresuje problem autentykacji dostępu do danych, zachowując funkcję tak zwanej usability. Pułapka czwarta. Kwestia audytów działań na plikach. Jeżeli mamy w organizacji jakieś polityki bezpiecznego dostępu do plików, to teraz po wdrożeniu Office 365 musimy te polityki rozszerzyć o nowy zasób, jakim jest OneDrive. Daje nam to kolejne źródło danych do audytu i kolejne miejsce, gdzie musimy śledzić działania pracowników na plikach. To może, nie musi, ale może prowadzić do rozbieżności w tych danych. Co za tym idzie, mogą pewne naruszenia zostać niedostrzeżone. Więc najlepiej, żeby cała komunikacja była tunelowana w jakimś jednym miejscu. Również dane o uprawnieniach. Kto z zewnątrz, głównie z zewnątrz, do jakich zasobów naszych ma dostęp, ale również polityki białych, czarnych list, polityki autentykacji, czy polityki kto komu może, co może udostępnić i czy może udostępniać, dajmy na to, anonimowo. I ostatnia pułapka, piąta, to jest kwestia zadowolenia podstawową autentykacją. OneDrive zadowala się pojedynczą autentykacją, a poza tym pracownicy, oprócz tego, że udostępniają zasoby na OneDrive'a, udostępniają też inne rzeczy z lokalnych dysków, z serwerów plikowych, z SharePointa. Ryzyko stanowi tutaj kombinacja wysyłający, odbiorca i rodzaj danych. Więc te wszystkie miejsca to są źródła monitoringu. Dlaczego tego nie zsynchronizować i nie monitorować w jednym miejscu? Ważne jest określenie i tego, kto komu i co udostępniał, czy nasze dane nie były przypadkiem transferowane na przykład do miejsc, do krajów, w których nie prowadzimy żadnych interesów. I na to teraz przyszła pora, żeby pokazać, co na to adresujemy platformę firmy Axelion, którą jest tak zwany, czy nie zwany, bo taki jest nazwa produktu, Kiteworks Content Firewall. Platforma, która tuneluje całą komunikację plikową, a w szczególności komunikację z podmiotami zewnętrznymi. Kilka slajdów pokażę główne założenia platformy i za chwilkę będziemy przechodzić do demo. Kwestia pierwsza, jakie są główne założenia. Axelion zaczynał od bezpiecznego transferu plików, natomiast w ciągu wielu lat działalności stworzył koncepcję pełnej zapory treści. Ta zapora stanowi taki centralny punkt, przez który przechodzi cała komunikacja plikowa. Ta komunikacja jest nadzorowana pod względem szyfrowania, kanału komunikacji, uprawnień użytkowników i dodatkowo za pomocą własnych konektorów umożliwia korzystanie z różnych platform storage'owych. Tutaj dzisiaj rozmawiamy o Office 365, ale
To jest również platforma, która może korzystać z zasobów, innych zasobów chmurowych, czy to G-Drive'a od Google'a, czy to z Amazona, czy innych platform online'owych, ale również i miejscowych. Później na demo też pokażę kilka przykładów. Poza tym system wpisuje się w obecną zastaną infrastrukturę firmy. Więc komunikacja plikowa ma pewne obostrzenia zwykle w firmach. Są to systemy DLP. Tutaj wskazujemy na Symantec lub Forcepoint, ale to jest każdy system DLP, który może komunikować się po ICAP-ie. Ważne jest, aby system, który tuneluje połączenia plikowe, respektował polityki, jakie Państwo macie już w firmach, więc tutaj możemy to również zaadresować, jak również z systemami, może się zintegrować z systemami FireEye czy Sandblast oraz Thalesa do obsługi dokumentów podpisywanych cyfrowo. Z drugiej strony wzmocnienie audytowalności. Możemy się zintegrować również ze Splunkiem lub innymi systemami SIEM, aczkolwiek same mechanizmy Axelion dosyć dużo informacji nam dają, to również pokażę w trakcie prezentacji demo. Kilka elementów, które są najistotniejsze pod względem komunikacji plikowej, głównie jeśli chodzi o Microsoft. Wysyłanie maila. Według Axelion przede wszystkim ma być proste i łatwe dla wszystkich i w jak najmniejszym stopniu zmieniające przyzwyczajenia użytkowników. Za chwilkę pokażę, jak to jest realizowane. Przede wszystkim system szyfruje załączniki, które zamieniają się na bezpieczny link i dostępny wyłącznie dla tych odbiorców, którzy mają uprawnienia do otrzymania danego dokumentu. Nie mamy tutaj żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o wielkość plików i to ani po naszej stronie, po stronie naszego serwera pocztowego, ani serwera pocztowego odbiorcy. Platforma może współpracować z każdym systemem poczty, aczkolwiek jak dotąd pluginy ułatwiające pracę zostały opracowane dla klientów poczty Outlook oraz G Suite. Polityki bezpieczeństwa bazują na rolach. Możemy określić, na których grupach szyfrowanie załączników jest automatycznie wymuszane, dla których użytkowników jest to dobrowolne, lub zdefiniować, że na przykład tylko pliki określonej wielkości, powyżej jakiejś wielkości są przesyłane przez platformy, natomiast małe pliki przesyłane są standardowo. To jest kwestia polityki bezpieczeństwa. Natomiast najważniejsze dokumenty możemy zamiast na OneDrive przechowywać i utrzymywać na wewnętrznym systemie szyfrowanym bez dostępu z zewnątrz. Aby wysłać maila z zaszyfrowanym załącznikiem, użytkownik może wybrać najwygodniejszą dla siebie metodę. Tutaj system daje kilka interfejsów. Może to zrobić za pomocą platformy webowej, może to zrobić za pomocą aplikacji mobilnej, tu zaznaczę bez pobierania pliku na urządzenie mobilne, lub poprzez pluginy, albo do klienta poczty Outlook, albo pluginu do aplikacji Word, Excel i PowerPoint. Druga rzecz, bezpieczne udostępnianie plików. System domyślnie udziela najniższych możliwych uprawnień. Tutaj jest taka zasada, jest przyświecona. Jeżeli ktoś nie ma do czegoś żadnego uprawnienia, nie jest mu to wyświetlane. Uprawnienia mogą być podwyższane na poziomie, znaczy poprzez właściciela udostępnianych zasobów lub administratora na poziomie ról użytkowników.
Więc administrator przyporządkowuje role, natomiast nie zasoby, tak to mogę określić. Jeśli chcemy udostępnić treść, ale bez możliwości załadowania pliku, czyli skopiowania na swój komputer, też możemy to zrobić. I dodając automatycznie watermark na wypadek, gdyby użytkownik, który dostanie dokument do wglądu, chciał robić print screen. Podobnie możemy otrzymywać dokumenty w drugą stronę, od naszych partnerów biznesowych. Wysyłamy wtedy tak zwany request for file i odbiorca uploaduje nam swoje pliki bezpośrednio tam, gdzie ich potrzebujemy, a my dostajemy o tym powiadomienie na naszą skrzynkę pocztową. Ważna rzecz, folderami i treściami zarządzają ich właściciele biznesowi, nie administratorzy IT. To jest częste pytanie w kontekście rozmów z klientami. I to właśnie właściciele zasobów decydują, kto i jaki poziom uprawnień do zasobów może uzyskać. Administratorzy systemu nie mają dostępu do treści materiałów, które nie są im udostępniane przez właścicieli zasobów. Więc dajmy na to lista płac, która jest dostępna dla szefa finansów i prezesa, nie będzie dostępna dla administratora, jeśli ktoś z nich, z właścicieli zasobów, celowo nie udzielił takiego uprawnienia. Dodatkowo dysponujemy oczywiście pełnym audytem tego, co nasi użytkownicy robią z plikami firmowymi, komu udostępniają, co, kiedy i w jaki sposób. I ostatni slajd tego wstępu krótkiego. Informacja, która już wcześniej się przewijała. Axelion wprowadza dosyć nowoczesne sposoby ułatwiające pracę. Tak jak mówiłem, ma być to jak najbardziej wygodne dla użytkowników. Mamy tutaj możliwość bezpiecznej komunikacji za pomocą pluginów do Outlooka, Office 365, do Teamsów, SharePointa. I sprawia to, że korzystanie przez pracowników z tych popularnych narzędzi, w zasadzie podstawowych narzędzi Office 365 jest jednocześnie bezpieczne. Bezpieczne i nadzorowane. I nie wymaga od użytkowników żadnych specjalnych umiejętności do obsługiwania nowych aplikacji. Platforma bardzo szybko się rozwija. Ostatnio właśnie dodany został plugin do MS Teams, który dzisiaj również będę mógł pokazać, bo mam tą najnowszą wersję systemu. Bezpieczne, udostępnione foldery sieci Axelion umożliwiają łatwą współpracę online i jednocześnie zwiększają bezpieczeństwo danych, zgodność i zarządzanie. I to jest w zasadzie tyle, co chciałem przedstawić na wstępie. Pojawiło się pytanie tutaj w międzyczasie, czy będzie nagranie. Tak, będzie nagranie i o ile tylko nie będzie żadnej awarii, zostanie udostępnione wszystkim, którzy dzisiaj są obecni na naszej prezentacji. Ok, przejdziemy powoli do demo. Ja się przełączę chwileczkę na platformę. Demo zaczniemy od prostego udostępnienia pliku przechowywanego gdzieś na OneDrive'ie. Najpierw za pomocą platformy webowej system. Zaloguję się w tej chwili do systemu. I Państwo widzicie stronę startową. Na stronie startowej, chciałem nadmienić, mam źródła danych, jakie zostały podłączone do platformy. Jak tutaj widzicie, mamy OneDrive'a.
mamy Dropboxa, mamy kilka serwerów plikowych Windowsowych, więc dostęp z platformy mam do wszystkich tych elementów oraz do zasobów wewnętrznych Kiteworks. To są zasoby szyfrowane, które mają trochę więcej możliwości i są najbardziej bezpieczne, tak to nazwijmy. Natomiast jak obiecałem, pokażę, jak udostępnić plik z OneDrive'a. Możemy sobie wejść do OneDrive'a, zobaczymy sobie strukturę naszych plików. Odnajdziemy jakiś plik, który chcemy udostępnić. Wybiorę jakiś plik, bo sobie przygotowałem kilka plików. Mogę nawet tych plików kilka. I wysyłamy po prostu pliki. Pokażę, jak wysłać pliki do użytkownika zewnętrznego, którego jeszcze nie mamy, tak żeby pokazać Państwu, jak nowy użytkownik ma swoje konto, ale na innej domenie i jest traktowany jako zewnętrzne. Udostępniam. OK, i tutaj mamy jeszcze takie możliwości dodatkowe, że możemy zaszyfrować również treść, którą ja tutaj wsyłam. Tutaj jest treść do wypełnienia, tak jak to się odbywa w zwykłym kliencie poczty. Ale również mamy dodatkowe możliwości. Możemy sobie ustalić, czy ten dostęp wygasa, w jakim terminie wygasa. Powiedzmy, że ustawię, że ten dostęp wygaśnie jutro. On jest tylko na jeden dzień. Mogę dodać kogoś dodatkowo, kto dostanie powiadomienie, kiedy ten plik zostanie pobrany przez użytkownika albo nie. No i teraz wyślemy te pliki i za chwilkę zobaczymy, jak użytkownik zewnętrzny dostanie informacje o... Jeszcze się wysyłam. To nie są duże pliki, więc nie powinno być długo. OK, za chwilkę się przełączę. No, już wygląda na to, że zostało. O, i teraz skrzynkę, akurat swoją skrzynkę pokazuję, tą, na którą to wysłałem. Dostał użytkownik zewnętrzny, dostał plik, dostał wiadomość, gdzie dostał informację o tym, że użytkownik taki i taki wysłał ci zaszyfrowaną, bezpieczną wiadomość. I w tej chwili mogę sobie tą wiadomość spróbować odczytać, ale użytkownik loguje się mailem i system rozpoznaje, że takiego użytkownika to my jeszcze w systemie nie mamy, więc prosi o nadanie sobie hasła dostępu. Tutaj jest możliwość zaimplementowania, coś pomyliłem. Jest możliwość zaimplementowania podwójnej autentykacji, na przykład wysłania tokena na komórkę. Też są takie możliwości. Utworzyliśmy konto. Jak widzicie Państwo, konto użytkownika tworzy nowy użytkownik na zaproszenie kogoś, kto z platformy już korzysta i ma uprawnienia do wysyłania, do udostępniania plików, bo te uprawnienia oczywiście możemy, ale tu chcę jeszcze jeden krok, czyli zobaczymy co. Powitanie do Kiteworks, system, że
Konto zostało utworzone. Proszę aktywować konto. Jeszcze jedno sprawdzenie, że właściciel tego maila jest właśnie tym, który, za którego się podaje. Tak to nazwijmy. I jak widzicie Państwo, tu już mamy możliwość załadowania tych plików, które zostały udostępnione. Ale jest jeszcze jedna funkcja, że możemy tych plików nie ładować, możemy spróbować sobie je najpierw obejrzeć, co to jest. Ktoś nam wysłał jakieś pliki, które określa jako bezpieczne, może warto do nich zajrzeć przed pobraniem, co tam w nich jest. No, jest jakiś, okazuje się, folder, który dotyczy akurat omawianego dzisiaj tematu. Mogę tutaj na przykład dwa pliki sobie pobrać. Zapiszemy ten plik, natomiast przeloguję się na przeglądarkę. O, i zobaczymy teraz kolejną funkcję systemu. Jak tracking. Mogę tutaj zobaczyć, że użytkownik taki pobrał plik. Jeden z tych plików przeglądał, ale nie pobrał. Zobaczył również wiadomość, która była zaszyfrowana. Więc ok. Teraz mimo, że link do plików jest ważny do jutra, ja mogę w tym momencie wycofać dostęp do tych plików. Użytkownik już do tych plików dostępu mieć nie będzie. I to jest jedna podstawowa funkcja systemu bezpiecznego udostępniania plików. Ale teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do omówienia. Już chwileczkę, chciałem już przejść do omówienia pluginów. Zacznijmy od najprostszego pluginu do dokumentów ofisowych. Co możemy zrobić z takim pluginem? Otworzę jakiś dokument Worda, na przykład. O, tutaj mam dokument Worda. I kiedy zainstalujemy sobie plugin do Office 365, pokażą nam się nowe ikonki share i send. Share daje nam możliwość zapisania w dowolnej lokalizacji, które mamy podpięte, czy to na plikach, czy to na lokalizacjach plików serwerów Windowsowych, czy na lokalizacji zaszyfrowanej, czy na Dropboxie, czy na OneDrive, chociaż na OneDrive możemy też bezpośrednio. Załóżmy, że chcemy zapisać to na zasobie szyfrowanym, bo to jest bardzo ważny dokument, powiedzmy tutaj upload i dokument jest tam zapisany. OK. I możliwość wysłania dokumentu. To jest kolejna możliwość, którą możemy zastosować. I to dokładnie tak samo zadziała, jak wysłanie tego z platformy webowej. Również tutaj mamy zabezpieczenia, że tylko odbiorca może to odczytać. Link, który zostanie przechwycony przez kogokolwiek gdzieś w trakcie, no nie zadziała, jeśli ktoś nie jest właścicielem dokładnie tego maila, na który to mail wysłaliśmy naszą wiadomość. No, ktoś nie będzie mógł założyć sobie konta pod... tutaj jest błędem akurat. Założyć sobie konta pod tym mailem, jeżeli nie jest właścicielem, nie ma dostępu do tego konta. OK. I to jest na tej samej zasadzie. Również będziemy mieli dostęp do śledzenia tych informacji dokładnie tak, jak to robiliśmy
interfejsu webowego. To jest kolejny element. Natomiast najciekawszym pluginem, który jest najlepiej dopracowanym pluginem, to jest plugin do Outlooka, MS Outlooka. I ten plugin już chciałbym Wam zademonstrować. Plugin jest dostępny przy, no najczęściej stosuje się przy wysyłaniu wiadomości i który ma dodatkową ikonkę Send Secure. I tutaj pokazuje nam się dodatkowe okno do obsługi głównie załączników. Możemy sobie tutaj dodać jakieś załączniki, czy to z własnego dysku przez drag and drop, dodać dokumenty z OneDrive'a, na przykład jakieś dokumenty. Coś się czuło. Mam nadzieję, że mnie cały czas słychać. Jest. Dzisiaj pracuję zdalnie z domu, więc może być pewne opóźnienia. Dałem dwa pliki. Mogę zaszyfrować również treść. Mogę tutaj zarządzić również tymi opcjami, które były dostępne w interfejsie webowym, czyli długość ważności tego linku, czy ktoś inny ma zostać powiadomiony, tego typu historie. I teraz zobaczcie, co dzieje, kiedy ten... O, jeszcze adresata. Co się zadzieje, kiedy wyślę te pliki? Tutaj się dostałeś pliki. Mamy dostęp do tej. Teraz już zostały zapamiętane kredensjale. Przeglądarka zapamiętała kredensjale. Kredensjale jest plik. Tam jeden plik został wysłany w formie zaszyfrowanej, inny plik w formie niezaszyfrowanej. Natomiast chciałbym pokazać Wam jeszcze. A, okej, okay, to jeszcze zobaczymy. Tak, jeszcze chciałbym ten plik pobrać. On zostanie pobrany. On się automatycznie pobiera i otwiera. Został pobrany i otwarty. Natomiast wracając do Outlooka, wszystkie dokumenty, oczywiście pliki są w folderze dokumentów wysłanych. Ja ten plik wysłany w tej chwili Wam pokażę, jak to wygląda w folderze wysłanych. To jest dokument wysłany. Tutaj mamy w folderze wysłanym, możemy sobie śledzić, czy te pliki były pobrane, czy nie. Tu jest plik został wyświetlony. Jak widzieliście, był ten plik. To jest taki sam plik. Był ten plik, został wyświetlony. Więc zobaczę, czy to jest ta ostatnia wiadomość. Tak,
Tak wygląda plugin Outlooka. Poza tym plugin Outlooka jeszcze, ma jeszcze jedną ciekawą funkcję. Plugin Outlooka możemy za pomocą pluginu poprosić o dokumenty naszego kontrahenta. Tą samą metodą jest coś takiego jak request files to inbox. Jeżeli teraz poprosimy kontrahenta naszego o wysłanie pliku, możemy zdefiniować, czy to jest jeden upload, możemy zdefiniować, do kiedy będzie ważny ten link do uploadu i możemy chcieć poinformowanie nas mailowo, jak taki upload zostanie zrealizowany i że mamy już plik na platformie. I po wysłaniu takiego maila użytkownik otrzyma, zaraz mogę to pokazać. Jeszcze nie mam. Jest. Proszę wysłać plik. I tutaj użytkownik otrzymuje, że jest jakiś błąd w treści. Użytkownik otrzymuje maila, że dostałeś requesta od takiej osoby, aby uploadować pliki. I użytkownik dostaje coś takiego, jak dostęp do takiej wiadomości w trybie webowej z informacją, że proszę załadować pliki tutaj. I teraz przez drag and drop mogę jakiś plik tutaj załadować i po prostu wysłać. Plik ten nie będzie obciążał żadnych serwerów pocztowych, on zostanie załadowany bezpośrednio na nasze zasoby, do zasobów szyfrowanych. Zaraz tu zobaczymy, czy to jest inbox. Już widzimy, że to jest jeszcze nie to. Jeszcze. Jeszcze nie. Jeszcze się tutaj nie załadował, ale za chwilę powinniśmy dostać informację na naszą skrzynkę pocztową. Tak, już mam informację. O, na naszej skrzynce pocztowej jest ten plik, także nawet nie trzeba było platformy uruchamiać, tylko ten plik, który chcieliśmy, jest do dyspozycji. On ma doklejoną nazwę tutaj, kto użytkownika, który wysłał te pliki. To jest ta funkcjonalność pluginu do Outlooka, zupełnie bezpiecznego. Teraz jeszcze jedna rzecz mi została do pokazania Wam, a mianowicie jeszcze jeśli chodzi o plugin Outlooka, możemy jeszcze jedną operację zrobić. Tak jak wspominałem, że możemy wymusić, aby użytkownicy, którzy korzystają z Outlooka, byli zmuszeni do tego, żeby wszystkie pliki albo pliki o określonej wielkości wysyłać przez platformę. Ale tutaj, żeby to zrobić, muszę pewną operację zrobić administracyjną. Tutaj administrator musi to ustawić. Spróbujemy to ustawić i spróbujemy to. Trzeba przez polityki użytkowników, profile użytkowników, jako że jestem użytkownik super user. To muszę sobie ustawić w pluginach.
włącz politykę wymuszania działania na pluginie Outlooka. Ja tutaj mam określoną, że chcę wysyłać wszystkie pliki, które są powyżej 1024 kilobajtów, czyli jednego megabajta i zobaczymy, jak to w tej chwili zafunkcjonuje. Weźmy nową wiadomość i bez włączania SendSecure zechcę przez drag and drop naładować plik, który ma, powiedzmy ten, który ma 12 megabajtów. Jakieś nagrania. Teraz przez wyślij. Widzę, że system wysyła ten plik. Jeszcze jest cały czas wysyłany. 12 megabajtów. Za chwilkę jeszcze pokażę ostatnią rzecz na demo, mianowicie plugin Outlooka. A w międzyczasie, skoro już jesteśmy na panelu administracyjnym, chciałbym pokazać jeszcze Wam, jak wygląda audytowanie działań na plikach. Pierwsza rzecz, pierwszy ekran, tak zwany ekran dla CISO, bardzo szybkiej i dosyć przejrzystej informacji, co się działo z plikami, dajmy na to, ja sobie rozszerzę tutaj przez ostatnie 30 dni. Weźmy na to, kto ładował nasze pliki i gdzie. Może nawet więcej wezmę, żeby to weźmy 60 dni. OK. Wszystko jest gdzieś tutaj na miejscu. Teraz mamy taki obrazek, że na przykład mamy informację Bolesławie Zdolnośląskie. No, ktoś załadował materiały uzupełniające do któregoś z tych z naszych webinarów. Plik został pobrany z naszych zasobów i tak dalej, i tak dalej. Ktoś, tutaj mamy upload, tak? No, tu uploadu akurat nam nie chcę pokazać. Tego może ten upload już pokazuje. Ktoś nam tutaj załadował jakiś plik o wielkości, o proszę bardzo, 8 gigabajtów do systemu, a to CentOS, no jakiś obraz maszyny wirtualnej, tak to wygląda. Więc takie pliki również możemy bezpiecznie sobie przesyłać. Natomiast zawsze to jest, co jest istotne, to jest failed logins. Widzimy, kto próbuje się logować do naszego systemu i tutaj no, jest jakiś login gdzieś z Niemiec. No tak, to jest przedstawiciel producenta, widocznie zapomniał hasła. Po kilku logowaniach użytkownik jest blokowany. Konto takiego użytkownika jest blokowane. I druga możliwość już szczegółowych informacji na temat, co się dzieje z plikami, to są logi, które możemy filtrować przez różne. No tutaj są wszystkie operacje, które ja dzisiaj robiłem na koncie, powiedzmy koncie wewnętrznym i koncie zewnętrznym, więc tu do każdej operacji mamy dostęp. Filtrując to przez różne aktywności. Chcemy na przykład określić failed logins w ostatnim czasie. My widzimy, kto miał kłopoty z logowaniem
w tym czasie. Oczywiście są dostępne jeszcze, do tego są dostępne raporty customowe, raporty per użytkownik, jak to wygląda i tak dalej, i tak dalej. A poza tym, tak jak mówiłem, możemy również połączyć się z jakimś systemem CM i te wszystkie logi tam przekazywać. O, już mam to wysłane i informacja została wysłana przez system platformy Axelion, nawet bez uruchamiania pluginu. Tak to właśnie wygląda z tym pluginem Outlooka. Natomiast jeszcze jedna sprawa, to jest plugin do MS Teams. Już uruchamiamy MS Teams. I to będzie ostatnia rzecz, którą chciałem pokazać na demo. Jest MS Teams, mamy Teamsy. Czyli mamy czat, czy to jest czat w trakcie połączenia, czy to jest czat tylko czat, to zawsze możemy tego użyć. I tutaj mamy taką aplikację, która jest, ikonka się pojawia do bezpiecznego przesyłania plików. Się powoli działa. Aktualizacja. Dobrze, w międzyczasie widzę, że są pytania. Spróbuję odpowiedzieć na pytania. O nagraniu to już mówiłem. O, już mam w międzyczasie. I tak samo jak przez drag and drop albo wybór z któregoś z podłączonych systemów. Ja zrobię drag and drop, żeby było szybciej. I użytkownik, do którego to wysłałem, pobiera ten plik dokładnie tak samo, jak to ta wiadomość jest dokładnie tak, na takiej samej zasadzie, jak wiadomość w mailu. Kliknięcie tego temu mojemu koledze spowoduje otwarcie się platformy Kiteworks i możliwość podglądu lub pobrania tego pliku, który mu udostępniłem. To działa również dla użytkowników wewnętrznych, jak i zewnętrznych, aczkolwiek będą musieli się zautentykować i będziemy mieli powiadomienie, że ten plik został pobrany. To było tyle na temat pluginów do MS Office. Oczywiście nadmienię tutaj, że to jest fragment tej platformy, więc jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę na nieco większe zapoznanie się z tą platformą, to zapraszam do kontaktu. Możemy się umówić na nieco większą prezentację i pokaz tych funkcjonalności, które by Was interesowały. Przejdę do pytań. Pierwsze pytanie mam takie, jak się system licencjonuje. Dosyć prosto, ja pokażę akurat do tego. Jest na stronie producenta coś takiego jak cennik, aczkolwiek to nie jest cennik. Nazwę to jest cennik orientacyjny, tak to powiedzmy. Ale przy tym cenniku mamy informację, że są dwie wersje, wersja biznes i wersja enterprise. Mamy informację, co te obie wersje zawierają w wersji podstawowej, a co zawierają za pewną dopłatą jako wersję opcjonalną.
Co jest istotne, wersja biznes jest wersją tylko w chmurze, do 500 użytkowników, ma pewne ograniczenia, natomiast wersja enterprise nie ma tutaj ograniczeń, znaczy ograniczenia są przy storage'u i prędkości połączenia, znaczy bardziej ilości transferu, natomiast to dotyczy tylko wtedy, kiedy u producenta wykupimy instalację w chmurze prywatnej, tak zwanej. Natomiast jeśli postawimy to u siebie on-premise, to te ograniczenia oczywiście nie mają racji bytu. Generalnie system licencjonuje się per aktywny użytkownik. Coś pośrednio pomiędzy użytkownikiem nazwanym a tak zwanym concurrent. Udostępniamy system użytkownikom zdefiniowanym, czyli użytkownikom nadajemy licencję, albo ta licencja sama jest pobierana dla użytkownika. Licencjonujemy tylko użytkowników wewnętrznych oraz tych zewnętrznych, którym udostępniamy jakieś foldery i udostępniamy możliwość uploadu plików do naszych zasobów, tak generalnie mówiąc. Natomiast jeśli użytkownik jakiś, mimo tego, że ma konto i nie używa go minimum 30 dni, automatycznie taka licencja jest zwalniana i mamy dostęp do tej licencji dla innego użytkownika. Oprócz tego administrator może sterować licencjami i odbierać licencje i nadawać użytkownikom, którym potrzebuje. Drugie pytanie jeszcze jest Państwa, czy można system przetestować? Oczywiście, że można i najprostszą metodą testowania, którą na początek stosują nasi klienci, to jest dostęp. Ja mogę dać Państwu dostęp do tej naszej platformy, którą tutaj pokazywałem, oczywiście nie bez tych dodatkowych źródeł danych, no bo tutaj do naszych zasobów nie będziecie mieli źródeł danych, natomiast będzie ta zaszyfrowana część będzie dostępna, daje możliwość założenia swoich własnych folderów, do których już my nie mamy dostępów i spróbowania. Jest wtedy możliwość również zainstalowania pluginów, te, które dzisiaj prezentowałem, czy do Outlooka, czy do Office'a oraz aplikacji mobilnej również i spróbowania, jak to wygląda z zastosowaniem tych pluginów, jak się ich używa po prostu, jakie to jest wygodne. Natomiast jeśli ktoś po takim wstępnym testowaniu możliwości użytkownika chciałby więcej przetestować, na przykład możliwości administracyjne, ustawianie systemu i tak dalej, czy integrację z innymi systemami, no to już musimy albo w chmurze producenta coś takiego załatwiać, albo instalacja u Państwa on-premise i wtedy podczepiamy Wasze, no, umieszczamy to w Waszym środowisku, że tak wygląda testowanie. Więcej pytań nie widzę na ten moment. Zresztą mamy 11:59, więc zmieściłem się idealnie w czasie. Skoro nie mamy już więcej pytań, to ja bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie tej mojej prezentacji do samego końca i zapraszam na nasze kolejne webinary. Już wkrótce pojawią się nowe nasze propozycje do omówienia. Serdecznie zapraszam i życzę miłego dnia. Dziękuję.